Prokuratura rejonowa w Bielsku-Białej wszczęła śledztwo w sprawie zanieczyszczenia wody w tym mieście. Chodzi o remontowany odcinek wodociągu, do awarii którego doszło w ubiegłym tygodniu. Z tego powodu w wodzie znalazł się styren, substancja, która jest szkodliwa dla ludzi. Prokuratura prowadzi śledztwo pod kątem zagrożenia życia lub zdrowia człowieka. To są znamiona tego przestępstwa, które zostało przyjęte we wszczęciu. Przy czym nie rozstrzygamy, że takie rzeczywiście znamiona zostały wypełnione. Drugim kierunkiem tego postępowania będzie również sprowadzenie niebezpieczeństwa dla życia lub zdrowia wielu osób albo mienia w wielkich rozmiarach w wyniku uszkodzenia urządzenia użyteczności publicznej dostarczającego wodę. W sobotę należąca w większości do miasta spółka Aqua S.A., która dostarcza wodę na terenie Bielska-Białej, poinformowała, że woda nadaje się już do spożycia. Taką decyzję podjął Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Bielsku-Białej. Mogę zapewnić, że sytuacja jest opanowana, że woda jest czysta. Próbki zostały też pobrane przez nas, są pobierane cały czas. Cały czas też dokonujemy płukania tej instalacji naszej, bo jeszcze nie zakończyliśmy. Oczywiście ta instalacja jest czysta, ale żeby być jeszcze bardziej pewni, cały czas płuczemy. I tu jest taki apel, powtórzę go kolejny raz, żeby mieszkańcy płukali swoje instalacje wewnętrzne. Chodzi o osoby, które w czasie awarii nie używały wody, a ta mogła zgromadzić się na przykład w bojlerze. Mogą się zdarzać jeszcze takie sytuacje, że kogoś na przykład w tym czasie nie było w domu i przyjedzie, odpuści wodę z kranu i okaże się, że ta woda rzeczywiście ma nieprzyjemny zapach i smak. Wtedy należy tą wodę odpuścić, poczekać do momentu, aż poleci z kranu taka właściwa, czysta woda. Spółka Aqua zapewniła także, że w przypadku opróżniania zbiorników pokryje koszt wody za użytkowników w rejonie, w którym doszło do awarii.